Tysia. To jest... Trzecią urodziny jesteś? No, no. Cześć, tutaj Ania, witam w drugim takim odcinku, poprzedni znajduje się tutaj. Jeżeli ten Ci się spodoba, zostaw koniecznie łapkę w górę i daj znać, czy chcesz, żeby kontynuować tę serię. Dzień dobry. O, jaki dźwięk. Aha. Jezus. To jest kaszna w takim razie. Tak. Aha, już znamy. W dzisiejszym challenge'u będziecie odgadywać piosenki łatwe z różnych lat. Usłyszycie po 3 fragmenty 20 piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli piosenkę wykonuje kilku wokalistów, wystarczy podać jednego z nich. Jeśli rozpoznacie piosenki, naciskacie przycisk, macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów, drugi fragment wart jest... 3 punkty. Trzeci fragment wart jest... 1. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałe osoby. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wszyscy wracacie do kolejnego fragmentu. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Yeah! Fajnie. Dobra pomysł. Antoni! Ja słyszałam tylko w jednym uchu. O, da, już... Ja też w jednym uchu słyszałem. A, bo to chyba tak nagrane. Tak. Mhm. Ja wam. A wiem w ogóle, nie słyszałem. Nie, Wielki Bohema? Nie. Będziemy wiedzieć w drugim fragmencie, bo to jest bardzo proste. A, minął pierwszy fragment w ogóle. Tak. Okej. Okay. Nie pamiętam. Jak to było? Jezus, no właśnie. Teraz tu byłem. Na pewno polska piosenka. Tak. I to na pewno nie Bohema. Chociaż wiem, że chciała przeżyć sen. Baśka, Wilki. 3 punkty. Ja! Wiedziałam, że jakieś imię, tylko nie Małgośka, tylko nie Agnieszka. Ja myślałem, że jakieś latawce czy coś, nie, czy jakieś żagle. A ja chciałam powiedzieć, jak statki na niebie, nie, bo później zaczęło sobie śpiewać jak statki na niebie. No bo to niebie. Teraz. Jest. To właśnie nie ta piosenka. Nie ta? A! Właśnie. Wiedziałaś od razu, że to Wilki? Myślałam, że to Bohema. Że to Bohema. Ja wiedziałem, że to nie Bohema, bo Bohema to jedna piosenka, której znam. To jest Madonna. Tytuł? Kurde. Like a Virgin? Słyszałem tyle tego remiksu, że się zawahałem przez chwilę. Ja nie wiedziałam. Boże, a ja miałam zastój, czy to Madonna. Nie, no to akurat. Dobra nuta. To, że trzeba po prostu się wyłączyć myślenie i co pierwsze przyjdzie, po prostu zacząć mówić. Albo włączyć. Albo. A to jest ten! DJ Komary! Nie. To jest Łzy Agnieszka. 5 punktów! Już tam nie mieszka! To taki Komar jest następnie. Tak. Zawsze lubiłem śpiewać tą piosenkę na obozach. Ten moment. I już wychodzi. Czyli jeszcze Małgoszka nam została. Tak. To nie była piosenka dla dzieci. To był tekst mojego dziecka. Nie. To było zawsze takie mocne. Tak. Ale wiesz, on czekał na nią. Czekał na nią, wrócił do niej. Jej matka otwiera właśnie drzwi, a tu nie ma Agnieszki. A ona na górze, w oknie przecież na niego patrzyła, no. A chłop czekał na nią. A jak ona już wróciła, nagle sobie przypomniała o nim, to w jego sercu nie była Agnieszki, no. Zawsze właśnie ta piosenka mnie... No. Zrusza. Zrusza. I ten dźwięk wybił mnie z rytmu, bo już teraz nie będzie leciało. Tak, na pewno. Nie, no ja znam to, no. No wiesz, jak to wiesz? Chyba, poczekaj. Boże. No nie, no najpierw ci kichnęłaś. Chciałam mu zmienić. A, żeby było. Jezu, nie, no dramat. Nie, odpadam. Ale, kurde. Agnieszka wciąż, ty Agnieszka daje. Nie. To jest. Czekaj, no. Ty już powiedziałaś. Nie ma takiej. A wszystko to, bo ciebie kocham ich troje? Nie. O! Nieźle. Fajnie, że to zgadłaś. Zdrowa rywalizacja, tak? O! Ale nie podoba. Jedziemy, no. Nie. A ja mówię, że to... Nie mówię. Okay. Nie. Fajnie, że wygrywasz, no. Mega, się z tym cieszę.
To takie twoje, no. Rihanna, Shine Bright Like a Diamond? Czy tylko Diamonds? Diamonds! To nice. Pamiętam moment, kiedy siedziałem w pizzerii i to powiedział chyba na Vivie 3 razy z rzędu. To było w gimnazjum i od tego momentu nie mogę słuchać tej piosenki. A gdzie siedziałeś? W jakiejś pizzerii. A, usłyszałem w celi. W celi, no, no tak się czułem. Myślałem, że Rihanna w celi puszczają w tych czasach. No, w tych czasach. Czyli idziemy łeb w łeb. No, no. Bra. Nie, no ty. Ty z... Szerzy. Nie robimy, ale to jest chyba z zespołem jeszcze, jak ona była. Jaga. No. Przepraszam. Doda? Nie. To Jaga czy Doda? Doda. Dada. Doda. Dido. Dada. Domi. A co powiedziałeś? Doda, Jaga. Doda, nie daj się. A. Dobrze, niech swoje myśli. Wiesz, że masz prawą zławkę na lewym uchu? To dlatego tak źle. Inaczej. Ile masz punktów? Jasne, że wiesz. Ciągle o nich myślisz. Ja się go boję dzisiaj. Dobrze, jadę lekarz chyba. Mogę uciekać. Fajnie. Nie bój się. No. Maryla Rodowicz. Małgosiu! No, czekałem, jak byś go się jeszcze pomylił. Bo była bliska powiedzenie, to był Maj. No, ja tak słyszałem, tak czekałem, nie, pomyślę. Ale patrz, no i 3 imiona poleciały, to teraz co? Roxanne. Jolene, łatwe piosenki, czyli wszystkie są imiona. I patrzcie, zawsze o dziewczynach śpiewają, co? No, a o jakimś facecie? Franek jakiś? Nie, Timona. nie ma żadnych takich. Na męskim graniu, jak Vito Bambino to śpiewał. To on śpiewał, Mateusz mówią mi. Mateusz mówią mi, ona nie wart jednej łzy. Taka ciekawostka. No, ale o sobie śpiewał, a nie o innym. Nie, fajnie, że wygrywasz, no. jeszcze w ogóle powiesz, że mam... Dobra, beznadziejny argument. Bardzo słabe porównania, tak wiesz? Masz coś lepszego? To jest słaba ciekawostka, wiesz? Generalnie. Fajnie, że próbujesz, ale... Ja się nie odzywam. Zamieniłbyś się w ich sami. Nie. Kali Ray Aspen, Call Me Maybe? 5 punktów. Ale smacznie. And this is crazy. Ja myślałam, że powiesz akcent Kylie. Zdałem sobie sprawę, że moją specjalnością w dzikim uchu są takie piosenki nastoletnich dziewczyn, myślę. Ja wiem, że 2012, gimnazjum. Totalnie. To wszystko. Ale jak był ten odcinek przecież, że pożegnanie Michała. To tylko takie piosenki tam były. Łaka, łaka, Shakira? Strasznie się cieszę w ogóle, że znam te piosenki, ale to są najprostsze z najprostszych. No, to są takie, które... Tak naprawdę w sumie no, żadne osiągnięcie. To zrobię najniższe loty. Ale, no, nie ma się z czego przejść. Powinniśmy się porównywać do najlepszych, aby tutaj, okej, no spoko. Aha, nic mi to nie mówić. Dawaj, to jest dla ciebie. To nie, jest twoja kategoria. Naprawdę nie wiem. Ja myślę, że akurat wyjątkowo. Ja myślę, że to twoje, Antoni. No. Naprawdę nie wiem, co to jest. Nie no, słuchaj. Kiedy, albo, jak nie pomyśl, teraz. Albo nie myślmy, tylko tak wiesz, to o, musi być łatwe. Wyłączmy to myślenie tak. Jednak. No, dobra. Ty już szalejesz. Tak. Ja też śpiewałam wokalizm. Nie ta oktawa. Numer 2. A no poczekaj, ale czy na pewno? Okej. Numer 2. Rodzisz się. O! Kombi pokolenie. 3 punkty. Każde pokolenie ma własny czas. Nie. Ja przechodzę do grupy mózgów, słuchajcie, kombi, bo ja nie. Brzmią tak samo? Co? Czy Stachurski i kombi brzmią tak samo? W mojej już, głowie trochę nie. Tak. Już, okej. Okay. Ale że Stachurski był w kombi, prawda? Tak? On był w kombi? Nie, nie był. Kupson, jeżeli będziesz to montował. Nie, zrobię ci to. Dałam ci wszystko.
Zdajcie wszystko. Zdajcie wszystko. Zamiesz. Nie wiem. Tak, wraca się. I nie chodzi o... Kora. Znaczy, bo ten tytuł to chyba nie jest po prostu kolana. Nie, nie, dobra. Upaść na kolana? 10 punktów. Odbije się, upadł na kolana? Dobra, ja chyba nie wiem. Nie, nie wiesz, mogę powiedzieć. Upaść na kolana? To? Cerkwicka? Zaliczam. O, meryjano! Serio? Na kolana. Na kolana! Na kolana, dobra. Powiedziałaś upaść na kolana, na więc... Na kolana. No. Bo na początku chciałam powiedzieć kolana. A, no właśnie. Uwielbiam tę piosenkę. No, dobra. Całą chatę mu rozwala w tym teledysku. To było niesamowite przeżycie. To tyle. To tyle. Ja z mojej strony. Nie, zła ciekawostka, no Michał. Dalej. Numer 12. Ja wierzę w Antoniego teraz. No. To nie, nie, nie moja piosenka. No. Nie, nie. To nie. Dominiki piosenka znowu. To jest... Tak, tylko nie wiem, kto to śpiewa. No też właśnie. Co chwila się pytam, kto to śpiewa i zawsze mi to ludzie mówią i potem wylatuje moim drugim uchem. A, bo to jest to, no właśnie. A ty już odpowiedziałeś? Nie. Ale ty pierwsza, a ty kliknęłaś? Właśnie ja chyba nie kliknęłam. A. Nie pamiętam, kto to śpiewa. Dominika. No nie wiem, chyba ważne mezo? Nie. Tak? I jakaś dziewczyna, tak? Ja to dobra. Myślę, że to jest sakur. Dobra noca. Bo ja znam trzy piosenki właśnie z hip-hopu. Sakrum, ważne i ta trzecia, co nie pamiętam. Trzecia. Cicha noc. I reset. O, i reset. Trzy jak takie. Zapomnieć, jak ostatnio. A, tego nie jest. Tego nie jest. Odwodniliście, jak świetnie znacie. No. I tyle znasz z hip-hopu, tak? I akurat to się teraz tutaj musiało pojawić. Michał. Tak? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. Staying alive, bitches. No wiem, oddał bym, gdyby to nie było, wiesz. Staying alive, bitches. Staying alive, bitches. Tak chyba działa uspokajająco ta herbata. Ja myślę, że jakoś Melisy usypiające proszki ci tam sypa. Bee Gees. Sabotaż. Dobra była piosenka, tam był ten film właśnie z Travolta, tak? To oni właśnie wszystkie piosenki do tego filmu zrobili, tak? Teraz już tylko jeden z tych braci żyje. Taką piosenkę miał jeden... I Started a Joke. Kojarzycie? Dobra pioseneczka. To polecam, jak nie znacie. O, przecież ja tego nie znaczy, ja nie znam. Take me to church. Take me to church. A kto zaśpiewa? Aha. Cio, ona ma za dużo punktów, ona ma najwięcej z nas. A mam gdzieś te punkty. Kurczę, nie wiem. Już poleciała mi ręka, bo już... Ba, my chcę już... Czuję swobodnie. No, my już przyzwyczajają ci poleciała. Aha. Już wszystko wiesz i tak. Jakiś... Dwie sylaby. Kończy na R. Sześć literek. Na co? Na R. Sześć literek. Druga. Michał, ty odpowiadasz. Stawiaj to. Ty, nawet sześć literek, no. No kurde. Wszystko się zgadzało. Hozier, hozier. Aha, to, no tak. Ale nie wiem, co to... Ej, a to było już. A nie. No tak, tak. Nie, nie, nie. Odpuszczam, odpuszczam. Odpuszczam. Nie, absolutnie. Ja nie wiem, co to. Mi się wydaje, że to są właśnie statki na niebie, ale nie wiem, kto to śpiewa. Zamiast słuchać bzdur. No, to jest to. No tak. Nie! Kochaj nie, mnie! Statki. To tak, to nie są jak statki na niebie. Kochaj mnie, nie przytomnie. Jak statki na niebie. Ej, a wziąłeś mi ten już kubeczek z wodą? Tak. Krawczyk. Chcesz go jeszcze raz? A kiedyś nawet był cały odcinek o nich, no. O tych, co to śpiewają? Tak, tak, cały odcinek był. Czyli ty wiesz, kto to? Zapomniałem nazwy zespołu, wyparowałem. A, okej. Zapalniczka, ogień.
zapomnieć. Kurde, no nie, to przecież nie są nie Pink Floydzi, tylko Lemon. Linkin Park. Jak Linkin Park? No, Pink. Nie. Yeah. Faktofonik. Jakie są polskie zespoły? To jest Boże, trzeci najbardziej. Bracia Golec. To jest właśnie top, to, co mają marketingowe. Trzy najważniejsze polskie zespoły. Bracia Golec. Lemon. To nie są ci od marchewkowego. I Ujaga. To nie są ci od marchewkowego? Ty mówisz o... Ty mówisz o Lady Pack. Chodziło mi o Lady Pack, a nie Pack. Trzy zespoły polskie, które wam przychodzą do głowy. To jest Lady Pack, Budka Supera. Tak. One eternity later. No jak twoim zdaniem? Co jeszcze? No nie mieli nie po... Nie po drodze mieliśmy! Nie. To jest ten! Perfekt! To jest perfekt! To jest perfekt! To jest przecież piosenka perfektu! Tytuł? Nie wiem! Jakiś kochaj mnie? Nie, ta piosenka zawsze się inaczej nazywała właśnie. Ty powiedziałeś kochaj mnie, to na pewno nie jest to. Mieli jakie jeszcze perfekt piosenki? No to co powiedziałam! A co powiedziałaś? Dobrze jak statki na niebie. To nie jest to. Nie ma takiej możliwości. This led to one of the most intense arguments our group has ever had. Jak to są statki na niebie? Kochaj tak mnie. Jak siedzę, tak wychodzę. Kochaj mnie. Dwa razy zapaliliśmy ogień. Daj spokój z tymi statkami na niebie, to nie jest to. Jak to nie? Chciałam tylko przypomnieć, że macie 5 sekund na twoje naciski. Jeszcze nie zaczęliśmy. Perfekt, kochaj mnie. Nie. Kurde. Co był za dźwięk? A tu nie było jakieś takie właśnie, takie perfekt, jakieś takie coś... To nie było perfekt. Perfekt. Bo oni mają jedną taką piosenkę. Perfekt. A mieli taką piosenkę. Kochaj mnie! Statyny. Szukamy jak zdaniem. Nie wiedziałam, że ta piosenka tyle problemów przyniesie. Przez te twoje statki, no. Nie. Statki na niebie rozbiły. To są tak. Uwaga. Jest to perfekt. Kołysanka dla nieznajomej. A ja nie wiem, kto to śpiewa. The final countdown. No to co jest tytuł? A zespół to nie była ten? Nazwa kontynentu przynajmniej? Zachowaj to dla siebie, a tak masz 5 punktów tylko. Już ich nie dogonię. No to mów, no. Przecież ty odpowiadasz teraz. No to, ale jest 7 ich tu, ja nie wiem. Azja. Ale jest taki zespół Asia. No a, tak odpowiada. No, to jest Europe. Gdzieś blisko byłaś. No. Można się kłócić, że to jeden kontynent, tak naprawdę. No właśnie. Ja bym chciał oddać sobie swoje punkty w sytuacji. Marek Grechuta. Dni, których nie znamy. Zawsze ta piosenka na zakończenie roku szkolnego leciała. To prawda. U mnie przynajmniej. A u mnie to już jest koniec. Tak, u mnie też jednak ta piosenka. jednak też to już jest koniec. Ale on sobie później puszczał sam. Tak, jak wychodził ze szkoły. Leciało na zapętleniu. Kurde, no. O, to chyba ładne jest. Meso chyba. Jak anioła głos? Kto? To? Kto śpiewa jak anioła głos? To nie to czy chyba. Ich troje śpiewa, czy Michał Wiśniewski? Ani ten. Ale to nie jest to. To jest to? Nie, to nie to. No, bo jak anioła głos śpiewa Phil, ale to nie to. A, Phil? Jak anioła głos? Jedziałem! Ty więc zapomniałem, który... Ja ci podpowiedziałam, no. Ja nie wpadłem na chwilę chyba. Abba. Dancing Queen. Gdyby tylko takie łatwe piosenki leciały na świecie. Takie proste. To dzikie ucho. No,
Gdyby tylko Abba była w każdym odcinku, przynajmniej jedna, to wtedy byłbym spokojny. Kajniak. Tak. I Mezo. Nie no, nie przesadzajmy. Oglądaliście dwie części? Tak. Mamma Mia. I kto? A ty? Tak. I którą część bardziej wolicie? Pierwszą. Pierwszą? Zawsze pierwszą. Druga była już taka, że chyba, te piosenki im zostały. Chyba, że mówimy o Władcy Pierścieni, to wtedy dwie wieże są najlepsze. Uff, no. No! Nie, bo przyszedłem z tego, wiesz, jestem na wyspie z Meryl Streep, nagle, wiesz, do jestem zobaczenia Aragorna. I trochę inna wyspa. To zwykła sobota dla nas. Ja wolę również jedynkę na przykład, tak. Ale co, w czym? Mamma Mia, Władca Pierścieni, lubię wszystkie części. Lubię wszystkie części. Nie, no bo w drugiej części Mamma Mia to już po prostu te piosenki mi zostały i stwierdzili, tak, co mogą z tego skleić. Tak, musieli zrobić fabułę, no dokładnie. Nie, nie było tragedii, ale Cher, nie było pierwsza. Cher zaprosili jeszcze. Tak, tam na koncerteczkę. To było już dno. Nie, to było już too much. Przestało być realistyczne w tym momencie. Nie, no w tym popsuli mi imersję, słuchaj. Zaraz, to nie jest jej babcia. To jest ta Justysia. To jest trzecią urodziny Justysia. No, we wanna say goodnight to you. Cześć dziecko pewnie, nie wiem co jakiś. Justysia Kowalska, pierwsza urodzina. Znaczy, ja kojarzę to skądś, bo to był strasznie dziwny wstęp. Pamiętam, że coś miało tak dziwny wstęp. Bo to było, ja nie wiem, to było ostatnio przecież, chyba. To jest teraz ostatnia piosenka z tego odcinka. Ostatni, jak to powiedzieć? To byliśmy we trójkę tu. I to ta piosenka była? No tak! To była ta Justysia. Nie, to była inna. Nie. Mi się od razu teraz już nie wiem, bo już nie wierzę tak, tak jak z tymi stoszkami. Nie, to ona tam coś mówiła, albo nie pamiętam. No bo... Rybka mini. Ty wiesz, co to jest? No, znaczy będę tam wiedziała w drugim fragmencie, bo to było wtedy... To nie jest pamiętam. To sama. To jest to samo. To jest ta Justysia, co ma ten pierwszy roczek. Justysia, nie wiem, nie było mnie chyba. Dobra, ja kojarzę, o co ci chodzi, ale to mi się wydaje, że to nie ta piosenka. Jest tyle miejsc, do których... To nie było to. To nie było to. Bajm, ta sama chwila. Trzy punkty! Nieźle, przecież, ale to... To dlaczego te wszystkie piosenki zaczynają się tymi dziećmi? As it was! Pierwszy raz jesteś. Nie wiesz, o co chodzi. Wiem. Ten. A, okej. Okay. Ja od początku wiedziałem, ale właśnie mi ta piosenka nie pasowała, bo tam było coś mówione. No dobra, a tutaj było tylko... myślałem, że to było to samo. Nie była Justysia, ja wiem, jak Justysia brzmi. Byłem na tych urodzinach. Mózgiem dzikiego ucha, listopada, zostaje Dominika! Gratulacje. W następnym odcinku z Bartkiem Jasikiem i Agnieszką Boru. Nie, to ja nie. Ale ich rozwalić. Wyślij mi materiał. No i tak. Bardzo dziękuję następującym patronom za wsparcie. Sławek Waloszek, Marta Kaczmarek, Robert Marszałek, Klaudia Obacz, Tomasz Mak, Zuza Kania, Paweł Szymański, Walerian Walerian, Dorota Truskolaska-Alibert, Piotr Wernicki, Maksymilian Leśniewski, Natalia Gacia. Panie piosenki, a ja muszę ci przyznać, że faktycznie było łatwe. Tak. W końcu. Yes. W końcu. Naprawdę, aż również w końcu. Moje zwycięstwo. A ty wiedziałaś? Skadłabyś. Może Antka by mówiła, z tobą nie jestem pewna.